Mój mąż zawsze bardzo lubi was wszystkich witać, ale dzisiaj uczynię to ja, ponieważ troszeczkę lepiej mówię po rosyjsku. Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. My wszyscy z mężem bardzo rady, że wy сюда przyszli w dzisiejszy wieczór. My was wszystkich, конечно, bardzo serdecznie przywitujemy. Thank you.
błot i wysioł Tadeusz. Plis. Rozwierałabym swe ramiona, bramy moje małe, dla ciebie na łydkę. Rozwierałabym swe ramiona, bramy moje małe. A kolan rozkosze też bym rozwierała Kolana rozkosze też bym rozwierała na łydkę. A biodrość znamienna dla ciebie by była? A usta, ramiona i kolana stopami zamknione byłyby dla zespolnej następnych i ślicznych na łydkę. A muszelna wspaniała cellom i wielicznym przeznaczona by była. Ku chwale twojej rozwiązłości. A schylona skromnie ku chwale twym popędom cichym, a wielkim jednocześnie, bo spełnialnym. Poprzez wody szumy przez wilgotność ciszy. Poprzez rozchylanie walk znaczących dla rzekomo mało poważnych uniesień na łódkę. A te z góry doliny górzaste, są znakomitym zaczątkiem, początkiem i końcem jednocześnie wszelkiego zaczynu życia naszego, twojego i twojego istnienia dla istnień wszelkich, dla potomnych bożych, dla sfer uczuć wielokromnych na ułypkę. Znaczący kobieto, bo stracisz erotyzm cały. Tak, poprzez rozchylenie bardzo znaczących. Dla rzekomo mało poważnych uniesień na łydkę. Co ja mam z tą łydką? A te z góry doliny górzaste. No tak. Są znakomitym zaczątkiem, początkiem. Krainie. Nie, i końcem. I końcem jednocześnie. Koniec jest najwiedny, rozliczny. I końcem jednocześnie wszelkiego przekreślonych. Zaczynu. Życia dalej, naszego, twojego. Dla potomnych bożych. No dalej. No Boże, nie umie tego przeczytać. Dla sfer. Sfer uczuć wielokromnych. Wielokromnych. Mało, proszę.